Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Alice, to jest kontynuacja naszej przepięknej trasy z Hamburga do Hanower. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż rozpoczętą w przedostatnim odcinku. Jest to ostatnia część tej symulacji, tej trasy oczywiście. I są nowe newsy. Zostałem abonowany na koncie TD2. Jest taki nowy news. W końcu udało mi się to wywalczyć. To bardzo dużo czasu. Ale w końcu udało mi się dotrwać do tego momentu. Nie wywalczyć tego bana. Wiesz, cały czas uważam, że byłem oskarżony. Słusznie. Ale no, cóż. Udało mi się. Więc pewnie zaczną też się pojawić odcinki z Skydivera. Z tej informacji, ale RZD się pojawia. Nie wiem, czy oni muszą po prostu co jakiś czas o tym informować. No i nie rozumiem, co w tej misji miało być trudności. Trudno mi się zaprezentowali na tej scenie, że tej misji nie wiem, na 4 kreski, bo się nie wiem. Co jest w tym dla trudnego? Cały czas jadę na tym RZB, nic się nie dzieje. Zifa jest wyłączona, chociaż jakby Zifa była włączona, to jeszcze by się coś działo. Stabilna prędkość 200 na godzinę. Nie, to tylko 3 km już tam zostało.
przecież no nie, że będzie dostał 10, 20. Ty jeszcze. A przed samą stacją. Tych maszynistów stresu kosztuje. Taka jazda z takim prędkością. Coś się stanie i przed ustami ludzi. Napiszmy sobie. Na wszelki wypadek, żeby mieć pewność, że nie przyjedziemy. Proszę mi tak, zacznę mówić szybciej. Krótki skład, więc dlatego tutaj się za bardzo nie rozczulam. Tam gdzie zahamuję, czy pod samym tym wskaźnikiem halt, czy... Też nie. Hm.
Na razie chyba cały czas pełno mi. Pełno ilość punktów dostajemy. Nie jest taki zły ten rozpędzić. Dobra robota, a teraz jej do końcowej stacji w Hanower. Jedziemy do końcowej stacji w Hanower. I tam zakończymy. Pięty ten rozwój na jego takiony. Tam jest 150, to ja wyszedł 146 przecież. Co dopiero jakbym jechał cały czas 150. Bez tego jak Bibens przejdą tylko na znaczku. Tereny dziś pańskie, żeby ten tor prosto poprowadzić. Nie będziemy podlinić.
ograniczenie się pojawia do 160. Za 10 km to już nam dostanie. Ile tam 20 km do celu? Jak sobie pojedziemy przez prawo, z taką prędkością już teraz, już 208. Czy to nie będziemy jechać aż pod samą kamę zaznaczona na nowy. Na 110 będzie za 10 km, czyli 5 km przed kalem, powinno przed Hanowerem być 110. Ja mam z tym kalem. Te ścinki mi się podobają, nawet bez 60 metrów robi się
20. Potem skakuje na 50, a potem się znowu zrobi 60. Dobrze. A teraz mam. W tym sposobem będzie się kończył. AFB. AFB. O. Stawiłem sobie ręczę. Super. Póki co jedzie. Zapiszemy sobie.
i przy następnym semaforze do ilu? 40. Gdzie jest pokazane to 60, potem nie będzie 60, potem będzie 40. Zobaczycie, drodzy Państwo. Znaczy 60 będzie torowa, a 40 będzie semafor. Niestety straciłem do mnie 12 punktów, ale wiedziałem, że to będzie 40. Ale za późno nawet się zrehabilitowałem, że za słabo hamuję. No i dosyć stara, my podjedziemy. AFB. 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 No jeszcze. A to nawet cały czas było na otwartej drzwi. Dobra robota, to było dobrze wykonane zadanie. Złoto będzie, będzie złoto. Dobrze, drodzy Państwo, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Simulatora Train Simulator. A zarazem ciąg odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.